Dziennik pokładowy. Niedziela. 29 dzień lutego. Hermes w drodze po pieprz i wanilię. Wiatry słabe i zmienne jak waluta w Bolandzie. Pogoda właściwa dla bogaczy. Zapowiada się spokojny dzień. Do 100 tysięcy huraganów! Czy to napad? Gogo. Nie znamy dnia ani godziny. No. Czyżby rekin powąchał szalonego Rogera? Nie? Szczury w bocianim gnieździe. Nieudany skok w bok. Napadał wilk razy kilka, napadli i wilka. Zatrzymaj się, Gogo! Psychus Piratus to typowy objaw desperacji. Nie czas na osobiste animozje, gdy waży się los szalonego Rogera. Dalej, Gogo. Dwa rumby w prawo. Niechybnie ktoś mocno przetrzepał szalonego Rogera. Dziennik pokładowy. 1 marca. Ekspedycja ratunkowa na tropie szalonego Rogera. Każde życie jest cenne, a życie kapitana Clippera wprost nieocenione. Ostrożność nie zawadzi. Ha ha ha!
Pirat wpadł jak śliwka w hola Boga. To wcale nie do śmiechu. Ostatnie stadium bzikusa piratusa. Kibit, nic na siłę! Tu potrzebny jest nowy fortel kapitana Clippera. Nowy interes. Śpią jak zabici. Zarządzam taktyczny odwrót. Ruszaj się, Roger! Ruszaj się! Wszyscy do szaru! Do zobaczenia, Roger! Bardziej sprzyjających okolicznościach! Ach ty! Nie daruję, Clipper! Nie daruję straconej polagogi! Ani twojego cennego ładuneczku! Oja! Dziennik pokładowy. Przed zachodem słońca szalony Roger stracił polagogę. Ale nie stracił wrodzonego mu tupetu. Wdzięczność pirata na pstrej łajbie pływa. Mimo wszystko wiatry sprzyjające. Czas płynąć po pieprz i wanilię. Dziennik pokładowy. Godzina 11:00. Na trawersie przylądek fałszywej nadziei. Szybkość 8 węzłów. Port przeznaczenia
Banana ja na wyspie braku maku. Nieprzytomny łakomczuchu! Jeżeli nie dowieziemy całego ładunku bananów, to zakład z kretesem z braku maku przegramy. Co u licha? Ptaszek w klatce! Niezawodny system alarmowy kapitana Clippera działa bez pudła! Uparty małpiszą, zaraz napędzę jej strachu. Do 100 000 huraganów! Czyżbyś szalony Roger podążał naszym kursem? Ani chwili spokoju, uparta małpo! Czy ja ciebie już nigdy nie zdołam wyprowadzić na ludzi? Dawaj swoje lepkie łapy. Jak nie po dobroci, to siłą, ale dopnę swego. Ty paskudny jamochłonie! Nie, mam tego dość! Kiedyś nie ustrzegę. Co? Co tam znowu? Jak mamy kochamy? Banana? Banana! To przecież słynny bananowy szlak! Kiwit! Kiwit! Czeka nas bananowe życie! Dziennik pokładowy. Czas siesty. Sytuacja opanowana. Przypomniałem załodze, że na statku kapitan jest pierwszym po bogu. Żadnych chmur na horyzoncie. Mimo to czujność zawsze pożądana. Ratuj się kto może! Wszyscy na szalup! Do 100 000 zgniłych bananów! Wszędzie złodziejstwo, lenistwo i małpia złośliwość! Zamknij się, poplątana ośmiornico! Łapy przy sobie! Znam twoje numery, nędzna aktorzyno! No masz, babo, plecek! Szalony Roger zwąchał nasz bananowy interes! Ach, nie ścierpię konkurencji na bananowym szlaku! Kiwit! Kiwit obi boku! Szykuj się do abordażu! O, ja
Zaraza! Ty zawsze przynosisz pecha. Sam bym na to nie wpadł. Gogo! Lubisz banany? Co ty, Gogo? Zgłupiałeś czy co? Zjadaj ile możesz. To są witaminy. Dziennik pokładowy. Alarm na pokładzie. Klipper przegra zakład z Kretesem, ale pirat nie powącha ani jednego banana. W godzinie próby załoga wykazała się bezprzykładnym apetytem. Klipper! Skórę z ciebie zedrę! Z torbami puszczę! Kiwi! Do ataku! Człowiek za burtą! W ratunku! Ała! Ała! O! Ojeba! O! Coś te! Spokój! Jeszcze nie straciliśmy gruntu pod nogami, ała! Nie trzeba, Gogo. Już wystarczy. Dziennik pokładowy. Koniec bananowego rejsu. Cały ładunek utonął w naszych żołądkach. Greg Kretes dostanie beczkę wyśmienitej balangi, a szalony Roger nieprędko stanie na nogach. Dziennik pokładowy. Siódmy dzień rejsu. Hermes w drodze po gruszki z krainy kwitnącej wieży. Woda w normie. Wiatry raczej obojętne. Jak szkwał z północnego zachodu przyszło z dawna oczekiwane natchnienie. Gogo, robota nie zając. Dobry kapitan dba o strawę duchową dla swojej załogi. Przez chwilę nie może zapomnieć, że dopiero co zeszła z drzewa. Muzyka wymaga powagi i skupienia. Dobrze mi to. Trzeba było rozsądniej dobierać załogę. Wielcych huraganów. Czyżby moja muzyka zbawiła szalonego Rogera? Trzymaj się, Gogo! To jest napad! Nie ruszać się! Jesteście... Dziennik pokładowy. Godzina 10:00.
rozbitek na pokładzie. Gruszka na koszuli wskazywała na mieszkańca kraju kwitnącej wierzby. Bariery językowe zostały przełamane. Uprzejmość za uprzejmość. Pokład. Każdy musi znać swoje miejsce na pokładzie statku. Doci Jutsu, Umu Jutsu. A teraz znów Bajutsu. Ja chciajutsu, tak umiejutsu. Dziennik pokładowy. Wielkiego smoka poznałem po Kotama Tenbajutsu. Historyczne spotkanie kapitana Klipera z legendą Wielkiego Wschodu. Koncentracja, medytacja, akrobacja. Uskrzydlony Hermes pędzi do portu przeznaczenia. Kogo? Szykuj ładownie! Ani chybi dojrzały już gruszki na wierzbie. Żegnaj Jutsu, smoku Jutsu. Czas odpływa Jutsu. Zapamiętaj, Kogo, że na naukę nigdy nie jest za późno. Do żagli! Ofermę na muszce, a ja upróżnię ładownię. Dziennik pokładowy. Szalony Roger oberwał solidnie. Niestety, nauka poszła w las. Przejęty akrobacją, zapomniałem o medytacji i koncentracji. Hermes do remontu. W muzyce postanowiłem szukać utraconej wewnętrznej harmonii. Thank you.
Dziennik pokładowy. 3 marca. Morze 7 wichrów. Absolutne 0 w skali Beauforta. Załoga Hermesa stanęła przed problemem wolnego czasu. Nudy na pudy. Czyżby bunt na pokładzie? Gogo! Jesteśmy bogaci! Jesteśmy bogaci! Co tam zamki na piasku? Taka małża to perłopław, a w każdym drogocenna perełka. Skacz do wody. Gogo, to jest nasza szansa. Gdy będziemy mieć perły, to razem zbudujemy najwspanialszy zamek z piasku. Dziennik pokładowy. Tego samego dnia 12:00. Radykalna zmiana sytuacji. Akcje kapitana Klipera poszły w górę. Natychmiast zareagowałem na kłopoty załogi. Tlenowa gruszka wyeliminowała kosztowne przerwy w pracy. Do pioruna! Gdzie jest Gogo? Czyżby odeszła na wieczną wachtę? Mam cię, ty nadęty małpojadzie! Kochany małpiszu, daj pyska! To jest napad! Nie ruszać się! Wszyscy jesteście otoczeni! Kawał dobrej roboty, Klipper! Chociaż jedną perełkę. A jeżeli właśnie tej zabraknie mi w decydującym momencie ważnej transakcji?
Łapać złodzieja! Szalonym Rogerem jeszcze nikt nie wygrał! Do kogo strzelasz, baranie? Gol! Na nic się zda twoje poświęcenie. Sytuacja beznadziejna. Rozwalą, utopią z całym dobytkiem! Perły są moje! Perły, pal cześć! Bogactwa oceanów są wspólną własnością ludzkości. Ty, oddaj moje perły! Oddaj jego perły! Kiwi, ratuj perły! Jeszcze cię dopadnę, ty! Perły, bogactwa, zamki na piasku. To nie w moim stylu odpływać z pustymi rękami. Dziennik pokładowy. Długo będę pamiętał dzień 3 marca. Po pirackim huraganie nastąpiła cisza. Wilk syty i owca cała. Wiadomo, że perły szczęścia nie dają. Ale to już zmartwienie szalonego Rogera. Dziennik pokładowy. 8 dzień rejsu. Milowymi krokami zbliża się wielka parada żaglowców, wieńcząca setne urodziny cesarza Wysp Upalnych. Przedświąteczna gorączka ogarnęła załogę Hermesa. Prędkość 20 węzłów. To nie jest robota dla kapitana żeglugi transoceanicznej. Kogo? Do mnie! O ja. Dobra robota! Cieszę się, że smykałkę do rąb dręcznych przejęłaś ode mnie. Gogo! Coś ty najlepszego zrobiła. To węzeł gordyjski, a do tego samozaciskowy. Bom grota zablokowany! Ach, do 100 000 huraganów! Przecież tego nikt nie rozplącze do końca świata. Jak ja teraz ustawię żagle do wiatru? Gogo, jesteśmy skazani na idiotyczne trzymanie się raz obranego kursu. Do 100 000! Do 100 000 huraganów! Zamiast nieudolnie przeklinać, należy wezwać zawodowego zaklinacza.
Ogon do góry, Gogo! Niechybnie zjawi się mój przyjaciel Szarawar i wybawi nas z opresji. Drogi Szarawarku, co na gębę, to na gębę, a co na piśmie, to na piśmie. Cesarzowi 100 lat słońca życzą rodacy z prowincji oraz kapitan Klipper. Nie ma wątpliwości, to Szarawar. Jest niezawodny jak fala na oceanie. Witamy, dziennik pokładowy. Węzłowy problem zakłócił kurs Hermesa. Fakir ze słynnej szkoły Szalejlin gwarantuje rozwiązanie zagmatwanej sytuacji. Parada żaglowców coraz bliżej. Ster na lewą burtę! Błagam, rób coś! Serdecznie dziękuję w imieniu załogi. Twój niezwykły wyczyn opiszę w dzienniku pokładowym. Węzła gordyjskiego nikt nie rozwiąże. To jest napad! Rączki do góry! Co to ma znaczyć? Nie ruszać się! Klipper! Wybiję ci te dowcipy z głowy, jak stanę na nogach! Oh,
Nie przypuszczałem, że kiedyś zobaczę pirata, który zatańczy, jak mu zagrają. Dziennik pokładowy. Problem rozsupłany. Szalony Roger zmył się. Na Hermesie ostatnie przygotowania do wielkiej parady. Prędkość 99 węzłów. Dziennik pokładowy. Piątek przed wolną sobotą. Hermes z ładownią pełną sztucznych ogni w drodze na wielki karnawał w Bambuco. Będzie baranga, luz i kompletna wariacja. Prędkość 8 węzłów. Kogo? Podaj parasol. Zbliża się nawałnica. Lunetę. Porządku, Gogo. To siły porządkowe cesarza Wysp Upalnych czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Gogo, podaj ręcznik. Zamknąć oczy i odwrócić się. Co to? Nigdy nie widziałaś gołego wilka morskiego? Do 100 000 huraganów, jeśli szalony Roger jest w takim stanie jak jego łajba, to... Gogo, idziemy na ratunek. Musiało być gorąco. Ciekawe, gdzie schował się Roger. Hop, hop! Hop, hop! But? Spodnie pirata? Szalony Roger w życiu nie zostawiłby swoich spodni. Tak, tak. Nie znamy dnia ani godziny. Gogo, skombinuj świeczkę. Pirat piratowi nierówny. Szalony Roger dawał popalić, ale był fachowcem, jakiego ze świecą szukać. Miał swój styl i dowcip. Jego słynne rączki do góry przejdą do historii. Cześć jego pamięci. Thank you.
To jest szalony duch Rogera i Zmora Kiwita. Nawet po śmierci ciągnie pirata do cudzej ładowni. Duchy, odejdźcie w pokoju. Rączki do góry! To jest napad! A nie mówiłem? Nawet po śmierci nie zrezygnował z dowcipu. A kysz, zniknij, Maro! Sam zaraz znikniesz! To nie są duchy, to jest napad. Takiego łotra jak Roger ze świecą szukać, a przy tym ten jego ciężki dowcip. Ahoj na Hermesie! Szukam szalonego Rogera! Już miałem na muszce tego łotra, ale wpadł jak kamień w wodę! Mimo wszystko nie wystawię Rogera na strzał. Nikogo nie widziałem. W ładowni mam tylko ładunek na karnawał w bambuko. Masz szczęście, że nie lubię sypać. Smykaj, gdzie pieprz rośnie. Jesteś w porządku, Klipper, ale i tak cię dopadnę, jak tylko wyremontuję swój statek. Dobrze, dobrze. Uważaj na swoje spodnie. Dziennik pokładowy. Wolna sobota. Życie jest piękne. Wczorajszy wróg jutro może zostać twoim przyjacielem. Kapitan Klipper stawia dziś wszystkim. Bambuko, ahoj! Staré mapy skrývají svá tajemství. Například zakopané poklady je třeba najít správnou mapu a rozluštit znamení. Nikdo nemá takové poklady jako já. Mladej, ty tady máš pár kousků, ale já hledám mapy, které skrývají skutečný poklad. Šroubíku, ty o pokladech nic nevíš. Já věděl, že to tady najdu. Vidíš tahle znamení? Budou z nás boháči. Tohle nás dovede ke skutečnému pokladu. Šroubíku,
Kdybys trochu četl, věděl bys, že tohle je mapa z knížky pana Stevensna. Ostrov pokladů. Mladej, bez čtení vím, že na té mapě je ostrov s ukrytým pokladem. Pokud ano, tak počítej s piráty. Slyšel jsi to? Co? Smích piráta. Pirát u nás v pokoji. Zřetelně jsem to slyšel. Táta je v práci, máma u holiče a Bára tak neklepe. Piráti si přišli pro mapu. Co? Tu já jim nedám. Tak pozor, ruce vzhůru. Pirát zůstal doma, ale nám to nevadí, protože se dostaneme k pokladu. Jak si můžeš být takhle jistý? Protože máme mapu. Dobře, ale jak na té mapě najdeme správný ostrov? Poplujeme od ostrova k ostrovu, nebo si najdeme místního průvodce. Mladej, hlídej kormidlo. Ahoj, všem na moři. Neví někdo, kde leží ostrov pokladů? Kdybych to věděl, hlupáku, sám bych ty prachy schrábnul. Hej, mladík se stvořile ptá a ty mu říkáš hlupáku? Protože mě rozlobil, jako ten papoušek, co tu pořád dokola opakuje. Poklad, poklad, poklad. Co je mi do nějakého papouška? Poklad, poklad, poklad. Šroubík má sice mapu, ale i tak je to k ničemu, protože nevíme, kde je ostrov pokladů. Poklad, poklad. Chtěl jsem požádat o radu, ale kolegové z rádia CB jsou nemožní. Koho se mám na ten ostrov zeptat? Poklad, poklad, poklad. Kde ten se tady vzal? Přiletěl z hůry. Nebo z rádia CB, protože jednomu kolegovi přesně z toho už hráblo. Poklad, poklad, poklad. Třeba něco ví? Vždyť je to papoušek. Poklad, 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 poklad. Za ním! Neměli jsme ukazovat mapu. Jo, a kdo chtěl hledat pomoc? Přidej, ať ho ještě stihneme. Hlavně nesmíme ztratit z očí tu mapu. Jasně, že poklad. Ale ti dva cvrčci přestali hlídat mapu. A teď hledají vítr na pólu. Nesnáším nové technologie. Máš je. Ty víte, dobře, že jsi to napsal. Mapa pokladů je naše. Chytrý Roger, chytrý Roger. Co je to? Hora jak baba? Nebo baba jak hora? No jasně, už to máme. Na naší mapě je baba. Kivite, drž se, skutečný chlap si jde za svým. Kivit, skutečný chlap. Yeah,
Pomoc! Podívej! Dej sem mapu! Ať vás sežere žralok i s tou vaší mapou! Naše mapa! A náš poklad! Hodně štěstí! Šlo to snadno. Když viděl, že jsme dva, tak to prostě vzdal a dal nám mapu. Jo, u piráta jeden nikdy neví. Se nesmí střílet. Ne, ne, nestřílej. Něco ti zahraju, protože vím, že máš rád hudbu. Dej s tím pokoj, mladej. On ti to nezbaští. Všechno je to na nic. Au! Našel jsem to? Jo, já jsem to našel! Jdeme, mladej! Nehybníš hada. Oba jsme skvělí. A poklad nám patří jako psovi bouda. Tak pozor, ruce vzhůru. S tolika peněz byste se mohli zbláznit, ale bojovali jste až do konce. Naštěstí se šílený Roger stará jak o malé děti, tak o velké peníze. Peníze, Míšo, peníze. Zmlkni, kivite! A vy mi teď naložíte poklad na moji loď. Žralok!
Ať mě žralok sežere, jestli mi ještě jednou uteče. Buď ticha, to není pirát. A kdo je to? Ahaha! Bára! Ahoj, kluci! Hele, kam jedu na prázdniny? Budeš hledat poklady? Budu se opalovat a užívat si krásy Chorvatska, krajiny tisíce ostrovů.